Szanowni Państwo, no dzięki uprzejmości i życzliwości Pana Prezesa Kozana i Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku możemy Państwu przedstawić bardzo skrótowo niestety materiał dotyczący Żydów i judaizmu. My, to znaczy Stowarzyszenie Przyjaciele Ostrowskiej Synagogi, w której jestem zaszczycony funkcją prezesa, oraz Koło Ostrowskie Polskiego Towarzystwa Historycznego, które reprezentuje pan magister Piotr Grabarz, nauczyciel historii w pierwszym liceum ogólnokształcącym. To powiem, że będzie również występował drugi nauczyciel historii w drugim liceum, pan magister Jarosław Biernacki. Myślałem, że się sam przedstawi. Proszę Państwa, czynimy to wystąpienie, włączając się w cykl prowadzonych przez Uniwersytet sesji popularno-naukowych z cyklu Religie Świata. I czynimy to również z drugiej okazji, mianowicie z okazji, tak jak pisze tablica na tablicy, 13 dnia judaizmu w Kościele Katolickim. Jest to również trzeci dzień judaizmu organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciele Ostrowskiej Synagogi. Jaka jest naczelna idea judaizmu? Chodzi o przemyślenie naszego stosunku do religii żydowskiej, do Żydów, podjęte w nawiązaniu do deklaracji II Soboru Watykańskiego Nostra Aetate, co w przetłumaczeniu początkowych słów brzmi w naszej epoce, ogłoszonej w październiku 1965 roku. 17 stycznia od lat obchodzony jest w Rzymie jako dzień refleksji szerzenia wiedzy i szacunku oraz ożywienia wzajemnych relacji, przyjaźni między wspólnotą żydowską a chrześcijańską, która winna się opierać przede wszystkim na modlitwie. Jan Paweł II, który po świętym Piotrze jako pierwszy jego następca odwiedził synagogę rzymską, przemawiając 13 kwietnia 1986 roku, zwrócił się do Żydów po raz pierwszy jako do naszych starszych braci w wierze. Naszych starszych braci. Decyzją Episkopatu Polski przed 13 laty został ustanowiony 17 stycznia Dniem Judaizmu w Polsce. Na poprzedniej sesji Państwo zapoznaliście się z islamem. Teraz chcemy przedstawić Państwu i zainteresować judaizmem. Judaizm, ogólnie biorąc to religia Żydów, jest jedną z najstarszych, a zarazem, to trzeba podkreślić, ciągle żywą religią świata. I z judaizmu wywodzą się dwie monoteistyczne religie, mianowicie chrześcijaństwo i islam. Najważniejszym dogmatem judaizmu jest wiara w jednego Boga oraz szczególne wybraństwo narodu Izraela. Obecność Żydów na ziemiach polskich jest niemal tak stara jak nasze państwo. Zwłaszcza w XVI wieku Rzeczpospolita uchodziła za paradisus judeorum, co w przetłumaczeniu należy rozumieć jako raj Żydów. W żydowskich pismach z tego okresu właśnie można znaleźć piękną interpretację samej nazwy Polska, tłumaczonej jako Polin, co miało oznaczać po żydowsku tu zamieszkaj. Albo jeszcze piękniej Polania, co oznaczało w języku żydowskim tu mieszka Bóg. No niestety nie zawsze było tak pięknie jak w wieku XVI i było również tak okrutnie jak w latach 40.
XX wieku, gdy niemiecki okupant zamienił polską i nie tylko polską zresztą ziemię w piekło dla Żydów. Ojciec Święty Jan Paweł II, nawiązując do tamtych okrutnych czasów, lat 26, powiedział w ten sposób: ten naród żył z nami przez pokolenia, ramię w ramię, na tej ziemi, która stała się jakby nową ojczyzną jego rozproszenia. Temu narodowi zadano straszliwą śmierć w milionach jego synów i córek. Najpierw napiętnowano ich szczególnym piętnem. Potem zepchnięto do getta w osobnych dzielnicach. Potem wywożono do komór gazowych, zadając im śmierć tylko za to, że byli dziećmi tego narodu. Mordercy czynili to na naszej ziemi, może po to, by ją zhańbić. Nie można zhańbić ziemi śmiercią niewinnych ofiar. Przez taką śmierć ziemia staje się świętą relikwią. To są słowa naszego papieża Jana Pawła II. Musimy wyraźnie powiedzieć, że poprzez wieki chrześcijaństwo nie zawsze z należytą troską i miłością o owym dziedzictwie pamiętali. My też w naszym mieście i regionie można powiedzieć, że jeszcze mamy wiele do zrobienia, jak chociażby przywrócenie piękna naszej synagogi. Zadaniem Dnia Judaizmu ma być przypominanie owego źródłowego dziedzictwa i zapoznawanie się z nim. Proszę zwrócić uwagę również na fakt, że Dzień Judaizmu poprzedza tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. Chodzi bowiem o to, aby wszystkie kościoły chrześcijańskie skierowały niejako wzrok w tę samą stronę, w stronę wspólnych korzeni. I wyrażam przekonanie, że ta dzisiejsza sesja też się do takiego spojrzenia przyczyni. Witam Państwa bardzo serdecznie. Moi przedmówcy już mnie przedstawili, a powiem jeszcze raz, nazywam się Piotr Grabarz, jestem nauczycielem historii w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia księdza Jana Kąpały i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Bardzo się cieszę, że mogę się dzisiaj Państwem spotkać i przedstawić temat, no co tu dużo mówić, temat niezwykle obszerny i niezwykle zajmujący. Na temat Żydów i judaizmu napisano bardzo wiele książek, także streszczenie całego zagadnienia w ciągu danych mi dzisiaj pół godziny jest rzeczą niezwykle karkołomną. Postaram się to przedstawić Państwu w miarę ciekawie. Interesująco powiedział, judaizm jest religią monoteistyczną, która ukształtowała się w drugim tysiącleciu przed narodzeniem Chrystusa. Stanowi religię narodową Żydów. Jest też pierwszą religią abrahamową. Jej wyznawcy znajdują się dzisiaj na całym świecie, a obecnie jest ich najwięcej w Stanach Zjednoczonych. Żyje tam ponad 5,5 miliona wyznawców judaizmu. Drugim takim skupiskiem wyznawców tej religii jest państwo Izrael, gdzie żyje ponad 4,5 miliona wyznawców judaizmu. Podstawą judaizmu jest wiara w jednego Boga. Boga osobowego, niepodzielnego, będącego bytem niematerialnym, bezcielesnym i wiecznym, będącego nie tylko stwórcą świata, ale także jego stałym nadzorcą, czy też opiekunem. Bóg ten zawarł z ludem Izraela wieczyste przymierze, obiecując ochronę i pomoc w zamian za podporządkowanie się nakazom Boga. Jak już tu zostało wspomniane, z judaizmu wywodzi się chrześcijaństwo. Judaizm wywodzi się z wierzeń Hebrajczyków, którzy najprawdopodobniej wchodzili w skład koczowniczych plemion Habiru, przybyłych z Syro-Palestyny zza Eufratu. Przechowywali oni tradycję o wędrówce Abrahama, którego uznają za swojego przodka z mezopotamskiego Ur do Kanaanu i przymierz zawartym przez niego z Bogiem, który obiecał mu liczne potomstwo i władanie krajem Kanaan. Znakiem tego przymierza stało się obrzezanie.
również przekazywano tradycje dotyczące potomków Abrahama, syna Izaaka, wnuka Jakuba, zwanego też Izraelem, i prawnuków Rubena, Symeona, Lewiego, Judy, Issachara, Zabulona, Gada, Dana, Naftalego, Asera, Józefa i Benjamina, od których miało pochodzić 12 plemion izraelskich. Tradycja mówiła również o niewoli potomków Izraela w Egipcie, o nowym przymierzu, jakie zawarł Bóg Jahwe z Mojżeszem, o plagach, które Bóg zesłał na Egipcjan i o pomyślnej ucieczce z Egiptu dzięki licznym cudom i opiece Boga. Zachowano też przekaz o wędrówce przez pustynię, ustanowienie kapłaństwa oraz o zdobywaniu ziemi obiecanej pod wodzą Jozuego w walkach z zamieszkującymi je ludami. Ciągłe zagrożenie z ich strony spowodowało tendencje centralistyczne i w końcu utworzenie zjednoczonej monarchii izraelskiej. Według historyków religii zbieżności między wierzeniami Hebrajczyków a egipskim kultem Atona